NBP w czasie epidemii ogłosił przetarg na 38 luksusowych samochodów. Ich wartość to co najmniej kilka milionów złotych. NBP, nie patrząc na epidemię koronawirusa, ogłosił przetarg na auta. Dostarczonych ma zostać 38 luksusowych samochodów, których koszt liczony będzie w milionach. Specyfikacja aut, które brane są pod uwagę, jest wyjątkowo szczegółowa. Opozycja już skrytykowała pomysł NBP, która w obecnych czasach nie oszczędza i chce kupować luksusowe auta. Wprost.